Nie napłynęły żadne, żadne uwagi co do protokołów z ostatnich sesji. W związku z powyższym uważam, że te protokoły zostały przyjęte. Ustalenie terminu następnej sesji. Proszę Państwa, zarząd, zgodnie z Państwa sugestiami, zarząd przygotował harmonogram sesji w następnym roku. Wraz z odpowiednimi uwagami. Jeśli chodzi o inne sprawy, to ja pozwolę sobie odczytać oświadczenie, które dotyczy wyjaśnienia dotyczące uchwały w sprawach wydzierżawienia działek podjętej w czasie sesji Rady Dzielnicy 9 w dniu 23 listopada 2012 roku. W związku z faktem, że tematem, który był przedmiotem podjętej uchwały, zajmowałam się kilka miesięcy ze względu na swoją nieobecność. Przepraszam, kto to napisał to oświadczenie? Owszem, pani Rada Krotowska. Ale to, nie, to była uchwała w dniu 5 sesji nadzwyczajnej, tak? To było 23. Nie uczestniczyłam w dyskusji, zatem nie przedstawiłam faktów i wynikających z ich wniosków w przedmiotowej sprawie. Tytułem wyjaśnienia czynię to w dniu dzisiejszym. Po pierwsze, Zarząd Rady Dzielnicy wielokrotnie w latach 2011-2012 zwracał się w formie pisemnej lub telefonicznej z prośbami do wspólnoty mieszkaniowej AZM Podgórze Spółka z o.o., adres Żywiecka 36, dotyczącymi utrzymania czystości i podniesienia estetyki terenów i nieruchomości pozostających w zasobach wspólnoty. 21.02.2011 pismo w sprawie konieczności remontu muru przy nieruchomości Zakopieńska 97-99 oraz w sprawie likwidacji niewykorzystywanego obiektu handlowego przy ulicy Zakopieńskiej 99, a także w sprawie lokalizacji tablic ogłoszeń Rady Dzielnicy 9. Trudno zatem zgodzić się ze stwierdzeniem, iż Zarząd Dzielnicy 9 nie podejmował działań w zakresie bieżących, w zakresie spraw bieżących będących w kręgu zainteresowania obydwu stron. Natomiast nie dostrzegaliśmy chęci nawiązania współpracy ze strony wspólności AZM Podgórze. Po drugie, Zarząd Dzielnicy 9 wielokrotnie w latach 2011-2012 podejmował działania w zakresie rozwiązania kwestii estetyki i funkcjonalności znajdujących się w rejonie osiedla Żywieckie pojemników na odpady. Dotyczy to lokalizacji przy ulicy Żywieckiej i ulicy Goryczkowej. 25.07.2011 roku pismo do Straży Miejskiej w sprawie kontroli czystości w pobliżu pojemników na odpady segregowane. 5.09.2011 pismo do ZIKIT w sprawie pojemników na odpady segregowane przy ulicy Żywieckiej 18 oraz wniosek o przeniesienie tzw. dzwonów na ulicę Goryczkową wraz z informacją o planach uporządkowania, utwardzenia i przygotowania terenu przy ulicy Goryczkowej na umieszczenie 4-5 sztuk dzwonów. Listopad 2011 nastąpiła realizacja ze środków Rady Dzielnicy 9 planowanego zadania przy ulicy Goryczkowej, utwardzenie terenu, kostka brukowa, zabezpieczenie skarby oraz wykonanie stopni z przeznaczeniem na lokalizację dzwonu. W marcu 2012 roku zarząd stwierdził obecność zamykanych altan śmietnikowych na utwardzonym terenie przy ulicy Goryczkowej. Z informacji telefonicznej uzyskanej od ZIKI wynikało, iż altany te zostały wystawione w porozumieniu ze wspólnotą AZN Podgórze. Zarząd Dzielnicy 9 nie został poinformowany przez wyżej wymienione instytucje o sposobie dysponowania przedmiotowym terenem. Zarząd przedstawił
pracownikowi ZIKiT uzgodnione stanowisko, to znaczy zlokalizowane przy ulicy Goryczkowej altany śmietnikowe, jak też ustawione w przyszłości dzwony, mają być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla Żywieckie. 26.06.2012 roku zarząd skierował pismo do ZIKiT przedstawiające powyższe stanowisko i wskazanie konieczności rozwiązania problemu w świetle wniosku wspólnoty AZM do Wydziału Skarbu Miasta Krakowa o zmianę własności działki gminnej, na której umieszczone zostały altany śmietnikowe, a która to działka ze środków Rady Dzielnicy, to znaczy za pieniądze wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy w kwocie około 28 tysięcy, została przystosowana do pełnienia swojej funkcji. W związku z powyższym zwróciliśmy się z wnioskiem o wstrzymanie toczącej się procedury do czasu wyjaśnienia konfliktu interesów. 27 kwietnia 2012 roku pismo do Straży Miejskiej Miasta Krakowa w sprawie spowodowania utrzymania porządku przy wskazanych altanach. Po trzecie, Zarząd Dzielnicy 9, mając na uwadze konieczność systemowego rozwiązania problemu utrzymania czystości na terenie dzielnicy, rozpoczął 6 czerwca 2012 rozmowy z MPO i ZIKiT na temat rozmieszczenia pojemników na odpady segregowane, prowadzenia akcji Wystawka w 2013 roku, nieodpłatnego sprzątania terenu przyszłego Parku Wilga, a także na temat statusu własności działki przy ulicy Goryczkowej i co za tym idzie, zasadności umieszczenia na tym terenie przez ZIKiT altan śmietnikowych przeznaczonych tylko dla członków AZM Wspólnota. 15 czerwca 2012 roku kontakt telefoniczny z MPO, ZIKiT oraz AZM Wspólnota w sprawie rozmieszczenia pojemników na odpady segregowane, a także wyznaczenie terminu rozmowy z panem prezesem AZM Wspólnota na temat lokalizacji altan śmietnikowych na dzień 18 czerwca 2012 roku 8.30, na godzinę 8.30. Niestety rozmowa w tym terminie nie doszła do skutku, ponieważ pan prezes był zajęty. 21 czerwca 2012 roku kolejny telefon do AZM Wspólnota w celu uzgodnienia terminu spotkania z panem prezesem. Do uzgodnienia terminu nie doszło. 21 czerwca 2012 pisma zarządu skierowane do ZIKiT w sprawie pojemników przy ulicy Goryczkowej oraz MPO w sprawie pojemników wielkogabarytowych. 3 lipca 2012 kontakt telefoniczny z AZM Wspólnota w przedmiotowej sprawie. 17 lipiec 2012 kontakt telefoniczny z panem prezesem Radwanem, próba wyjaśnienia problemu, pełna informacja o stanowisku stron oraz umówienie spotkania w dniu 26.07.2012 roku o godzinie 18 w czasie spotkania Zarządu Rady Dzielnicy 9. Pan prezes w dniu 25 lipca odwołał telefonicznie przez pracownika umówione spotkanie. Do wyjaśnienia i uzgodnienia tematu umieszczenia altan śmietnikowych przy ulicy Goryczkowej nie doszło, ponieważ podjęta inicjatywa zarządu świadczy o determinacji i chęci porozumienia. Takiej intencji nie stwierdzamy po stronie AZM Wspólnota. Po czwarte, AZM Wspólnota spółka z o.o., pozostawiając przedmiotową sprawę bez uzgodnień z Zarządem Rady Dzielnicy, złożyła wniosek do Wydziału Skarbu Miasta Krakowa, nie powiadamiając Rady Dzielnicy o swoich działaniach, o dzierżawę części działki nr 259/24, obręb 44 pod górze przy ulicy Goryczkowej w celu przeznaczenia jej pod altany śmietnikowe dla członków swojej wspólnoty mieszkaniowej, budynki 18-44. 15 października Rada Dzielnicy w uchwale 36/275/202 po uprzednim zaopiniowaniu Komisji Infrastruktury negatywnie zaopiniowała możliwość dzierżawy w głosowaniu za 14 głosów. 23 listopada Rada Dzielnicy w uchwale 38/287/2012 zmieniła swoją decyzję
opiniując pozytywnie możliwość dzierżawy. 26 listopada 2012 wpłynęło do Rady Dzielnicy pismo Wydziału Skarbu Miasta Krakowa z prośbą o ponowne rozpatrzenie propozycji oddania w dzierżawę części działki przy ulicy Goryczkowej. Zatem uchwała z dnia 23 listopada wydaje się być podjęta w nieuzasadnionym pośpiechu, bez wcześniejszego, wnikliwego rozważenia zasadności i konsekwencji takiej decyzji oraz bez poprzedzonych namysłem opinii Komisji Infrastruktury, która wnioskowała negatywnie przy poprzedniej uchwale z dnia 15 października 2012 roku, ewentualnie Komisji Komunalnej, która jednak nie zajmowała się tym tematem wcześniej i nie dysponowała stosowną wiedzą w tym zakresie. W świetle zaistniałej sytuacji należy zastanowić się, czy czynniki, które spowodowały zmianę decyzji Rady po upływie zaledwie 5 tygodni, mają moc przekonywujących argumentów i czy podjęta decyzja reprezentuje dobrze pojęty interes wszystkich mieszkańców osiedla Żywieckie, a także mieszkańców dzielnicy 9, którzy zapewne nie są zainteresowani świadczeniem kwoty ponad 20 tysięcy złotych na rzecz tylko członków AZM Wspólnota. Powstaje zatem do rozwiązania problem finansowy, którym powinni się zająć radni komisji zgodnie z kompetencjami. Dodatkowym aspektem decyzji Rady z dnia 23 listopada są okoliczności towarzyszące przygotowaniu uchwały. Spolegliwość wobec nacisku grupy osób, które reprezentują interes jednostkowy, niestety nie jest dobrym prognostykiem dla prac Rady w przyszłości. Zachowując szacunek dla praw demokracji, Rada, mając mandat zaufania publicznego, ma obowiązek równoważyć te prawa, a przede wszystkim zachować dbałość o obowiązujące procedury, by nie wspomnieć o aspekcie etycznym. Podpisano. Renata Gadowska, podpisuje się pod wszystkimi tymi słowami. Pozwoliłam sobie poprosić pana przewodniczącego Rady Dzielnicy 9, zarządu Rady Dzielnicy 9 o przeczytanie tego mojego wyjaśnienia, ponieważ nie chciałabym, abyście państwo mieli wrażenie, że jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, bo jestem głęboko przekonana, że wielu z państwa i także moich kolegów z zarządu nie uczestniczyłam w sesji w piątek. Ja to już przy okazji ustalania terminów sesji wyjaśniałam, że nie zgadzam się z takimi terminami. No ale dzisiaj, że tak powiem, złamałam dane sobie słowo i przyszłam, aby to, co pan przewodniczący przed chwilą przeczytał, nie było, że tak powiem, czytane bez mojej obecności, bo ja się absolutnie nie uchylam od takiego mojego stanowiska. I wydaje mi się, że no, Rada podjęła taką uchwałę, więc państwo za to ponosicie odpowiedzialność. Ja nie głosowałam za tą uchwałą i pozostaję, że tak powiem, przy swoim, to znaczy przy uchwale podjętej 15 października. Proszę państwa, tak jak powiedziałam, tego rodzaju decyzje muszą być podejmowane z dużym namysłem, dlatego że my tutaj reprezentujemy no, dobro publiczne. I pozwolę sobie przypomnieć, że swego czasu dyskutowaliście tutaj państwo no, bardzo gorąco i dyskusja nie była pozbawiona emocji na temat utwardzenia, bo to nawet nie chodziło o kostkę, ale o utwardzenie podwórka przy ulicy Kościuszkowców 3. I nie wiem, dlaczego akurat w momencie, kiedy podejmowaliście państwo uchwałę w sprawie tej działki przy ulicy Goryczkowej, nie przypomnieliście sobie swojego stanowiska w kwestii wspomnianej. Mam nadzieję, że no, te moje uwagi nie będą, znaczy nikogo z państwa nie dotkną, bo nie taki był mój zamiar, ale będą w przyszłości faktycznie opowodowały, że przed podniesieniem ręki do góry wszyscy zadadzą pytanie, dlaczego tak właśnie, jakie są podstawy takiej argumentacji.